Witajcie drodzy kochani. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat nagłych przypadków chorób u ludzi. Ponieważ normalnie pewne osoby są zawsze zdrowe, nie mają żadnych problemów ze zdrowiem. I nagle z dnia na dzień, no bum, jakaś choroba bardzo groźna, jakieś zakażenie, czy to chore płuca, czy to może być nawet rak głowy. No po prostu choroba się rozwija w danym miejscu u człowieka, czy to jest rak piersi, ewentualnie u kobiet. Tak, chciałbym wam powiedzieć, jak to funkcjonuje, ponieważ sam się dzisiaj dowiedziałem właśnie o tej informacji. A więc wielokrotnie jakby przyczyną tej choroby u człowieka, u danej osoby, tej nagłej choroby, która pojawia się po prostu tak znikąd, jest podszczep ducha. Podszczep ducha i ta choroba osoby, która za życia miała raka, czy miała tyfus, czy ewentualnie miała jakąś infekcję w danym miejscu, czy to miała infekcję na nodze, czy gdziekolwiek indziej, no po prostu ta choroba przychodzi na nas. Bo ten duch się do nas podczepił, jest w naszym polu aury, ta energia no jakby jest przekazywana z tego aspektu astralnego, z tego aspektu ducha na nasze ciało, także my chorujemy w tym momencie na dane schorzenie. Może być to chora noga, może to być rak, może to być jakaś infekcja na głowie, zaburzenia wzroku itc. itd. Tak, praktycznie są różne rodzaje choroby, które nagle jakby wpadają do naszego ciała i nagle po prostu z dnia na dzień chorujemy na jakąś chorobę. To jest właśnie połączone, drodzy kochani, z tym duchem, który do nas się zbliżył. Za życia była to osoba chora i po prostu ta choroba przechodzi na nas, na nasz plan fizyczny i chorujemy na daną chorobę. Jest to też powiązane ze słabym polem aury. Jeżeli osoba ma bardzo słabą aurę, jeżeli osoba nie ma praktycznie aury, bo też są osoby, które tej aury wcale nie mają, no to wówczas jesteśmy jakby na ręce, czyli po prostu ma dojście do nas wszelkiego rodzaju astrale, wszelkiego rodzaju duchy mają bardzo łatwe dojście do nas, prawda? Dlatego ja polecałem w innych moich programach o tym, żeby przed pójściem spać albo z momentem wstania z rana po prostu medytować i wzmacniać świadomie swoje pole aury. Jeżeli medytujemy i wzmacniamy świadomie swoje pole aury, wówczas nasza aura po jakimś x czasie będzie po prostu mocna, skoncentrowana i żaden duch, żaden podczep nie będzie po prostu miał do nas dostępu. Także źródłem takich podczepów nagłych są duże skupiska ludzkie. Może to być takie wyjście na cmentarz, może to być centrum komercyjne, jesteśmy w jakimś centrum komercyjnym, jesteśmy w dużym skupisku ludzkim i nagle przychodzimy do domu i już nie jesteśmy sami. Już mamy po prostu podczepionego ducha, który też z nami tutaj do domu przyszedł. No i po kilku dniach zaczyna się choroba, infekcja, jakaś silna grypa, angina, jakakolwiek inna choroba bardzo taka nieciekawa. Oczywiście bierzemy nasze lekarstwa, bierzemy nasze tabletki, bierzemy odpowiednie zabezpieczenia, dostajemy zaszczyki, no ale choroba jakoś nie odchodzi od nas. Cały czas się utrzymuje i jest nam bardzo ciężko z tą całą chorobą i no to w ten czas musimy się udać do osoby, która nam zrobi egzorcyzm i oczyści nas z danego ducha, wypędzi po prostu te wszystkie negatywne duchy, które do nas weszły i wzmocni się nasza psychika na 100%. Bardzo ważnym aspektem jest to, że wy, drodzy kochani, możecie również sami wzmocnić swoją psychikę. Jak to zrobić? Po prostu medytując, ja od taki i taki wzmacniam swoją psychikę i dochodzi ta psychika do 100%. Bo wielokrotnie psychika jest u ludzi na poziomie 20-30, góra 40%. No pewne jednostki mają trochę wyższą psychikę, ale tak ogólnie, jeżeli mamy podczepy duchów i jakichś stworów astralnych, wówczas ta psychika u nas idzie w dół automatycznie. Ponieważ te stwory jakby żywią się tą energią nie tylko subtelną, praną, ale również żywią się naszą energią psychiczną. Także bardzo dużą rolę tutaj odgrywa osoba, która nam może zrobić jakiś dobry taki egzorcyzm lub też oczyścić nasze pole auryczne właśnie z tych duchów, z tych właśnie podczepów. To jest taki mój przekaz na dzisiaj. Chciałem wam dać tą informację, ponieważ wiele osób jest chorych, tak naprawdę nie wie źródło choroby, skąd to w ogóle ta choroba się przyplątała, skąd ta choroba przyszła w ogóle.
A tak właśnie chciałem dzisiaj wytłumaczyć, że to wszystko się bierze z tego, że mamy albo słabe pole aury, albo mamy po prostu ducha w naszym polu aury, który się nam w jakimś skupisku ludzkim podczepił i jest po prostu z nami. I chciałem dodać na marginesie, iż nasze odpromienniki mineralne możecie zakupić, drodzy kochani, na linku pod YouTube'em. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może tam zajrzeć. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie z Teneryfy i do widzenia.